Dostaliśmy informację, kto został wybrany. Patrz, Polka, to jest to nie funkcjonowało wcześniej, ale była to osoba, która wcześniej nie oficjalnie o tym, że jestem wykluczona, zawieszona, bym skreślona z listy członków Prawa i Sprawiedliwości. Informacja otrzymana od mediów. Może to jest taki standard obecnie. Po tym, jak Iwona Mularczyk została wytypowana na kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w Nowym Sączu, mandat z tej partii złożył obecny prezydent Ryszard Nowak, który w wyborach o reelekcję opierał się z nim będzie. On wskazał również swojego kandydata, również łączonego z Prawem i Sprawiedliwości, więc czterech kandydatów PiSu na siedmiu kandydatów w ogóle w Nowym Sączu. Leszek Zegza, kandydat Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, mówi, że walka z czterema kandydatami położonymi z Prawem i Sprawiedliwością to walka prawdopodobnie jedyna, która będzie rozegrana jesienią w czasie wyborów samorządowych w Polsce. PiS to ma wpisany w kod DNA konflikt. A nie ma konfliktu zewnętrznego, to jest konflikt wewnętrzny. To po prostu w Nowym Sączu naprawdę się wydać. Czyli nikt przez nie ingeruje, tak podziały, a te podziały są tak mocne. Czy to jest walka frakcyjna, bezwzględna? Każdy próbuje jakoś się w tym przestrzeni dzielić. Nie są gotowi do kompromisu. Każdy uważa, że tylko on ma rację. No stąd tworzy się taki peletonik pisowski. W ostatnich latach w wyborach samorządowych, a także parlamentarnych, tu w Nowym Sączu zawsze najlepsze wyniki. W tej chwili w jedynym sondażu, który został opublikowany na temat Nowego Sącza, prowadzi jednak ubezpieczony był Leszek Zegza, czyli Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, jak komentują eksperci prawie, to nie dlatego, że w Prawie i Sprawiedliwości państwo krytyki kandydatów. Nic. No. Mają Węgrzy midi, mają cebul, gdy do lunch. Wonderful.